Na początek zapraszam Was do polubienia tego materiału. Oczywiście, jeżeli film Wam się spodoba. Dziękujemy z całego serca za Wasze wsparcie, a teraz wyzwanie dla Was. Podajcie jednego polskiego celebrytę, którego wciągnął e-sport. A teraz już bez przedłużania lecimy już z sednem dzisiejszego odcinka. E-sport z dnia na dzień coraz bardziej się rozrasta. Kiedyś fenomenem było zobaczyć cokolwiek o sportach elektronicznych w telewizji. Teraz jest to na porządku dziennym w wielu krajach. Nie dziwne więc, że celebryci zaczęli poważnie interesować się tą niezwykle szybko rozwijającą się branżą. Oto pierwszy odcinek z listą 5 celebrytów, których wciągnął e-sport. Shaquille O'Neal, były amerykański koszykarz, 4-krotny mistrz NBA, znany przede wszystkim z występów pod barwami Los Angeles Lakers. 1 czerwca 2011 roku zakończył swoją owocną karierę. W marcu 2016 roku razem z Jimmym Rollinsem oraz Alexem Rodriguezem mocno zaangażowali się w powstanie organizacji e-sportowej Energy Esports. Na ten moment ten koncern ma swoich graczy w takich tytułach jak chociażby Counter-Strike Global Offensive, Overwatch czy też Smite, gdzie w 2017 roku wywalczyli pierwsze miejsce na Smite World Championship 2017. Co ciekawe, Shaquille O'Neal jest też dyrektorem generalnym zespołu Kingsguard, który zagrywa się w grę NBA 2K. Roger Saffold, zawodnik futbolu amerykańskiego, na ten moment reprezentuje on drużynę Los Angeles Rams. W kwietniu 2014 roku, będąc fanem e-sportu, Roger postanowił zainwestować w organizację sportową Rise Nation, która świętowała sukcesy w takich tytułach jak Call of Duty czy też Overwatch. Przez krótką chwilę próbowali oni jeszcze swoich sił w Counter-Strike Global Offensive, jednak zrezygnowali oni z tego tytułu 5 marca 2018 roku. Rise Nation od tej pory posiada swój własny skład w Call of Duty, który ostatnio zajął 13-16 miejsce na World League Championship. Jeremy Lin, 30-letni amerykański koszykarz, który występuje pod barwami Atlanta Hawks. Jeremy od bardzo długiego czasu jest fanem gry Defense of the Ancients, czyli w skrócie oczywiście Doty. Lin bardzo często porównywał sporty elektroniczne do tradycyjnego sportu, mówiąc, że nie ma zasadniczej żadnej różnicy pomiędzy tymi dwoma światami. W 2016 roku Jeremy utworzył profesjonalną drużynę w Docie 2, dochodząc do porozumienia z Vici Gaming. Od tamtej pory jego zespół nosił nazwę WGJ. Później ta marka nieco ewoluowała na dwa składy, WGJ Thunder oraz na amerykańską formację WGJ Storm. Obie te ekipy radzą sobie naprawdę całkiem nieźle na scenie Doty 2. Neymar da Silva Santos Jr. Tego piłkarza nie ma co za bardzo przedstawiać, 26-letni reprezentant Paris Saint-Germain, najdroższy zawodnik w historii futbolu. Neymar poza piłką nożną nie ukrywa jego innej sympatii, jaką są sporty elektroniczne. Bardzo często można było zauważyć, jak gracz PES zagrywał się we sportowego giganta, czyli oczywiście Counter-Strike Global Offensive. Neymar jest również wielkim fanem ekipy Gabriela Folena Toledo. Co ciekawe, to on grał też z najlepszym graczem świata, Cold Zero. Już od lutego 2017 roku zaczęły krążyć plotki a propos jego zainteresowania się sportami elektronicznymi. Wówczas wiele wskazywało na to, że Neymar zainwestuje w drużynę League of Legends. Ostatecznie jednak nic takiego nie miało miejsca. W tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli materiał Wam się spodobał. Czytał dla Was Karol Pikispera. Trzymajcie się, cześć!